No dobra, zaczynamy po raz któryś tam, bo tutaj próbuję ustawić takie lepsze po prostu, żeby były ustawienia wizualne, żeby nie było tego buzy tutaj, ale na razie coś tutaj nie mogę będę aktualizował sterowniki. Ale Bam 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 Bam. Zaczynamy. Dzisiaj będzie parę wiadomości, także niezły koń na optymizmie. Później w ogóle, że inni też wchodzą na optymizm. W Polsce to tam się dzieje, ale głównie dzisiaj też będę starał się pokazać, jak import generuje wewnętrzny poziom inflacji. OK. To będzie ciekawe, ponieważ to będziemy obserwować w Polsce, jeżeli coś ma nadejść takiego powiedzmy długofalowego, jakiegoś kryzysowego. Na razie no tego nie widzę, zobaczymy jak to będzie dalej. Ruszamy. Cześć, nazywam się Maciek, Kto jest Szybem Krypto jedziemy. Wszystko, co powiem łącznie moim zdaniem nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna, ponieważ zgłosił się do racji inwestycyjnego. Pamiętajcie, że Yy, wszystko tutaj nie ma żadnej gwarancji, w krypto nie ma żadnej gwarancji, można tylko jedną gwarancją stracić kasę, ale jest dużo tutaj szans, tak? Pamiętajcie też linki pod opisem, tam gdzie na przykład yy, ja kupuję krypto yy, oraz narzędzia, z których korzystam też tutaj yy, są pod yy, opisem. Warto popatrzeć także linki do telegrama, pamiętajcie dołączy telegrama, tam daję update'y, różne live'y, różne dogrywki. I jeżeli ktoś, nie wiem, chce na darmoszce lecieć, to właśnie jest to tamte miejsce. Non stop, non stop różne treści. Dobra, to tyle. Od razu jedziemy z grubej rury. Słuchajcie, DXY bardzo ładnie na razie nam się tutaj cofa. I teraz spójrzcie, piękne tutaj podbitka. W sam raz na kolejny, na kolejny spadek. I zobaczcie, teraz mamy spadek na S&P. Pięknie, zobaczcie. Swing Failure Pattern tutaj działa i ponownie jeżeli nie wiecie, co to znaczy Swing Failure Pattern, po prostu wejdźcie na dół, tam Telegram jest darmowy te linki są darmowe Pff, nie wiem, mam już listę tematów na darmowy, szybki start update zrobiłem tutaj, także będzie ich mniej więcej 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 14, 15 16, 17 18, 19 20, około 20 dodatkowych odcinków Fuzzy, buzi, muzi! Ok, ruszamy. I tak jak mówię, zobaczcie, tutaj by pasowało teraz takie podbicie na niższy szczyt. No i zobaczymy, czy to giełdowy jest max w tej chwili. To będzie bardzo ciekawe. Na bitcoinie, to bitcoina zaraz sobie tutaj przejdziemy jeszcze bardziej. Spójrzmy, to są yy, futuresy bitcoinowe i wyłamujemy się właśnie tutaj z kanału. Nie ma żadnych gapów, tak? Jest całkiem pięknie. Na tutaj wykresie, zobaczmy sobie falowym. O, zobaczmy. Na razie zachowujemy się jak, y, jak tutaj y, według tego rysunku. I teraz zobaczcie, zaraz to zoomuję tą część. Jeżeli mamy koniec tej korekty, to teraz byśmy mieli właśnie te wybicie. I teraz pytanie jest, czy tutaj to, co nas trzyma, ten... Mamy tutaj tak. Może tego nie widać, ale mamy tak. Mamy tutaj dwusetkę y, tygodniówkę gdzieś. Mamy tutaj dwusetkę y, czterogodzinówkę EMA. Mamy tutaj wiłab, ten co biegnie bardzo ładnie, jak zobaczcie jego geometrię, jak ładnie zawadza. Mamy tygodniowy poziom, więc jest tutaj bardzo dużo oporu. W tej chwili mieliśmy tutaj 5 fal, pasowałoby mieć teraz korektę, a później jak mamy iść do góry, to jeszcze jeszcze dalej. Tylko tak samo powiem to, wiem, że to jest trzecia fala, tu może być czwarta fala, i piąta wychodziłaby, że byłaby wyżej, tak, niż trzecia fala. Tam powiedzmy nawet do 39 według powiedzmy extension, według, według miary. Ale osobiście, tak jak patrzę na różne cykle, wydaje mi się, że jak dolecimy do 29, będzie naprawdę zarąbiście. Wtedy byłoby to podniesienie różnego typu właśnie yy, coinów. I teraz patrzcie, tutaj mieliśmy ten koniec, dałem taki update właśnie na, yy, tam na grupie, że jak yy, zaraz spadniemy tutaj yy, do, od tego tygodniówki, to będzie ona robiła i ten VWAP jako Swing Failure Pattern. No i na razie tutaj się podnosimy, jeszcze tutaj możemy coś takiego zrobić, ale Tutaj byłoby te A, to właśnie te A tutaj było, tak widać pionowo, tak. Później podbitka dwójka, no i wtedy moglibyśmy zacząć ten spadek. Jeżeli jednak wyjdziemy powyżej tej tygodniówki, czyli powyżej 27 tysięcy, to uważajcie, bo wtedy zacznie się ten rajd, o którym tutaj mówię. Zobaczcie sobie na tutaj naszych poziomach, zobaczcie, 27 tysięcy, to jest nasz poziom, który nas tutaj trzyma, i to jest to, e, momencik, i to jest to, na co tutaj czekamy. Pyk. Okay. i te podbicie mogłoby być wtedy do około 20, 28, 29. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli sobie weźmiemy fipsy, tak już mniej więcej zaznaczę, dobra, tutaj do dołka, to patrzcie, tutaj mamy golden pocket, tutaj w tym miejscu mamy golden pocket i zobaczcie, jest to około 28, 500, 29 Dlaczego? Dlatego, że wtedy, jeżeli byśmy mieli coś takiego, to B często właśnie dochodzi do golden pocket, a następnie spada, czyli to wszystko by było A to B i potem na C lecimy do dołu według różnych trajektorii, na różnego, ty typu, różnego typu poziomy. Dobra, idziemy teraz troszeczkę dalej. Zobaczmy sobie szybciutko bardzo złoto. Jak tam tutaj złoto? Złoto na razie konsoliduje się. Ja czekam, aż będzie tutaj w tym fragmencie, gdyż bardzo ładnie tutaj ono wygląda. Pasuje, jakby to była trójka, tutaj teraz by była czwórka i czekamy na pi 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 piątek. Na, piątek, nie. na y spadek na, na piąte. Bardzo y bardzo ładnie bardzo ładnie wygląda w tej chwili ta energia, tylko jesteśmy pod tą 30 EMA. Jak te, ta energia zostanie zużyta na dół, to nawet możemy się spotkać tutaj, nie wiem, na jeszcze niższym poziomie, ale żeby zobaczyć, ktoś, jak złoto ktoś yy, traduje, to zobaczcie w tej chwili, jeżeli. Ja bym to nie shortował, dopóki mamy wyższy dołek tutaj, czyli jak powiedzmy przejdziemy przez Golden Pocket, to raczej wtedy zamykamy się i lecimy i lecimy dalej i ponownie weźcie sobie Fibonacci od dołu do góry. Tutaj, tu jest, a zaraz ja to może zmienię tylko, bo tam takie Everyday Fibonacci, weźmy sobie tutaj, o. Zobaczcie, i tutaj mamy na przykład, tutaj mamy wtedy Golden Pocket. I jak ten Golden Pocket przejdzie, no to najczęściej jest już wtedy krew, więc tu bym uważał do, do 1940, to bym uważał z shortem, dobra? Chyba, że ktoś już jest w shortcie, to no problem. To by było dobre. Jeszcze zobaczymy, teraz będę sprawdzał częściej też dolary, dobra? Dolar i ten, dolar bardzo ładnie wygląda. Yy, mamy już tutaj taką płaską dywergencję, uważajcie teraz, bo yy, dolar może wyjść, jesteśmy na dolnym, na, zobaczcie, co prawie do dolara, na dolnym tym golden pocket i na powiedzmy dniówce yy, mamy na dniówce, oj, nie, nie, nie mamy tej dywergencji, ale często od tego poziomu było odbicie, więc teraz pytanie jest, czy tutaj nie zaliczylibyśmy właśnie odbicia. Mamy ładne A, B tutaj i e, ładny taki tutaj falowy e, spadek. No i jesteśmy na tym suporcie i teraz, teraz już zapójdzie z naszą I okay? Teraz już nie za bardzo, poczekałbym na podbicie i dopiero wtedy, ale tutaj właśnie jest już troszeczkę mało tej, tej mocy na spadki. Um, dobra, weźmy sobie tutaj taki inny manewr, na razie cały czas na godzinówkę, jak to wygląda, bo jest spychana właśnie, także ta godzinówka tutaj, jak widzimy, jest yy, w tej chwili, powiem tak, longi, jak chcecie coś robić, to to dopiero jak będzie powyżej 4,09, tak mniej więcej, dobra, longi, o, dobra, dobra i euro do PLN bardzo, bardzo podobnie, bardzo podobnie, chociaż cały czas ciągnięte jest w dół i wydaje mi się, że osiągniemy ten target tutaj mniej więcej około 4,30 jeszcze mogłoby być taka kreska tutaj do dołu, na razie jeszcze nie widać tego podniesienia, dopiero longi to dopiero będzie jak powiedzmy przejdziemy przez ten daily 4,48 ewentualnie 4,47, to dopiero był, był, byłby ten poziom podbicia, czyli coś takiego byśmy na euro musieli zrobić, dobra i wtedy, na razie cały czas tutaj do dołu. Dobra, dobra, to mieliśmy to, to mieliśmy to, dominacja Bitcoina, bardzo ciekawe, zobaczcie, o, do góry cały czas wybija, jest już prawie 50%, czyli i tak jak Bitcoin idzie do góry, to nie wszystkie coiny idą razem z nim, nie wszystkie to się tak zachowują, więc, więc yy, większość z nich jest po prostu squeeze'owana przez Bitcoina, czyli Bitcoin idzie więcej, one idą mniej. Dobra, le weźmy sobie tutaj jeszcze szybko Ethereum. OK, żeby nie było. Ethereum um, cały czas jesteśmy na Ethereum, cały czas jesteśmy w tym kanale, dobra? I weźmy sobie tutaj, cały czas w tym kanale. Tu mamy dużo poziomów. 1, 1, 1. Te poziomy to już nam towarzyszą od bardzo dawna. E, te jedynki. No i w tej chwili po prostu czekam, aż. E, na razie wyłamy, wyłamaliśmy się z tego, e, z tego kanału. Więc technicznie, jakbyśmy tutaj mieli Rites na podstawę tego kanału, wtedy do góry kanału można by było iść, tak. Ale tutaj znowu nam się szykuje coś podobnego, właśnie. Dlatego myślę, że doszlibyśmy do około 1000, 1940. A następnie mielibyśmy nasze krwawienie na wakacje i wszystko. Także dobra, ja narysuję coś takiego, zobaczymy, jakby. Oj, 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 oj gdzie ta ręka, gdzie ta ręka? Panie kochany, o coś takiego. O i coś takiego. Tak bym to tutaj. Widział, zobaczymy jak nie. To będzie miłe zaskoczenie, bo i Ethereum wtedy szło jak bitcoin do góry. No i cóż, słuchajcie, Litecoin to jest moneta, którą obserwuję, pokażę Wam tylko. Dajcie może znać w komentarzu, jakie monety Was interesują do sprawdzenia. Ja je sobie na kartce. Tam kiedyś taką listę robiłem, będę się musiał znowu zapytać, jak tą listę zrobić, bo tam miałem problemy z, z eksportem, więc jedna osoba do mnie wtedy napisała i mi przerobiła to wszystko, więc jakby ta osoba mogła się odezwać do mnie na priv, i napisałaby tylko zaczynając od słowa Excel to ja będę wiedział dobra bo bym się znowu skontaktował z tobą jak odpalił tamtą listę wtedy jest bardzo bardzo do rzeczy bo wtedy widzę procentowo co, co kto ma dobra i wtedy mogę, mogę właśnie tak robić także dobra ten na razie ładnie się trzyma tutaj na tym wyłapie dopóki jest na tym wyłapie i walczy z tą yy, średnimi, to uważajcie Litecoin też może coś tutaj pokazać. Wszystko zależy od Bitcoina. naprawdę. mogą tutaj przechodzić przez te coiny, ale dzisiaj na update tutaj przyszedłem. Wszystko zależy od y, Bitcoina. Także dobra, słuchajcie, nie będę przechodzić przez te coiny. Dajcie znać jakie Wy macie, na przykład crypto.com. Uważajcie, yy, tutaj jest poziom na 5 centów, 5,5 5 centa. Jak z tutaj wyjdziemy, zretestujemy, to wtedy crypto.com może iść do góry tego kanału na 7,5 centa. Ok, kas dosyć dobrze, ładnie tutaj wychodzi, ładna teraz taka tutaj korekta i myślę, że nadal może próbować tutaj tego wyjścia. Co tutaj jeszcze? Fed i inne AI-ki. Ja to osobiście patrzę tutaj na jedno, tylko mnie to nie interesuje. Render. Render tak ładnie tutaj się zdobywa, zdobywa, ale zobaczcie, już w tej chwili traci ten impet i mamy tu, wydaje mi się, że jeszcze możemy zdobyć to 2,5, a potem a Takie coś tutaj, już takie, jak, jak robi się taki overlap, Ok, to ja już tak, takich rzeczy nie za bardzo tutaj e, trawię. Oczywiście mamy tutaj nasz Swing Fair pattern. Wydaje mi się, że my nawet możemy dojść do. A, teraz tutaj wyczyścimy troszeczkę rzeczy, bo tu już, tu już to było, dziękujemy. Tutaj też to było, i tutaj też to było, tutaj też to było. Dziękujemy. Dobra, także w tej chwili możemy jeszcze pociągnąć to troszeczkę wyżej i wydaje mi się, że możemy dojść tutaj do do tego Golden Pocket, a potem Astalwit. Chyba, że tutaj yy, nie przejdziemy przez te 2.1. Dobra. Dobra, to tyle. Później jeszcze pokażę pewne koiny, jak dzisiaj też zostałem tutaj właśnie tak złapany trochę w taką pułapkę. Yy, nasze koiny, tak jak Awe, o Awe, na razie ładnie się zachowuje. No nie wiem, na razie według tego patternu, co próbuję zrobić, bardzo dobrze bardzo dobrze to wygląda, czyli czekamy na podniesienie rzędu powiedzmy czegoś takiego lub takie podniesienie, lub nawet taki raid. Zobaczymy, czy to się Uda. E, jeszcze troszeczkę trzeba zaczekać. więcej jak, jak to będzie tak wyglądało, to po dwóch dniach będę widział mniej więcej jakie są szanse na takie rzeczy. Dobra, nie będę już sprawdzał. Dajcie znać, tak jak mówię, dajcie znać, dajcie znać. Jeszcze możemy sobie spojrzeć na e, longi i shorty. I tutaj na awę. OK i spadamy. Dobra, także dzisiaj za dużo nie widziałem na tym, na, jeśli chodzi o EXO. Cały czas szliśmy bokiem, cały czas, tutaj nie wiem co się stało, dlatego muszę zmienić, o zobaczcie, muszę zmienić yy, ten, muszę zmienić kodek, yy, ten, yy, no, drivery, bo coś tutaj się stało. Spójrzcie jak zostały zgwałcone shorty. Wyglądało, że to shorty będą gwałcić, bo tutaj się bardzo podniosły, zostały wykorzystane na maksa i w tej chwili jesteśmy w punkcie załamania, zobaczcie, CVD, tutaj gdzie często się załamywał, także no tak jest. W tej chwili takie minus, nie wiadomo, tu idziemy, tam idziemy, nie wiadomo, tu idziemy. Bardziej jest makro, jesteśmy na górę, ale z lokalną korektą, tak, z lokalną korektą. Zobaczmy sobie tutaj yy, na, na Bitcoinie, o, pozycje nam spadły, czyli wiemy, że to były shorty. Yy, aggregated, open, marginated, contract też tutaj spadają, czyli już na dźwignię nie za bardzo ktoś coś bierze. I, yy, yy, I wytłukło potem i longi, widzę, i shorty, czyli nie ma tego wolumenu, nie ma tego wolumenu na razie, nie ma. A na awę, zobaczymy sobie, na razie nic się to nie dzieje. Tu było bardzo ciekawe zjawisko na awę. Spójrzcie, cena spadała. Ktoś podjął bardzo dużo końów, żeby tutaj shortować. Zobaczcie, bardzo dużo open interest, bardzo dużo open interest. OK, weszło. Następnie cena bokiem, zobaczcie, pa, pa, pa. Wszyscy pozamykali wszystko i czekają. Wydaje mi się, że ktoś robił podobną analizę do mojej i po prostu nie, wy... nie wypaliło to. Jakiś whale skądś tam. Whale skądś towa. Dobra, idziemy do wiadomości. Idziemy do wiadomości wiadomości całkiem pozytywne, sporo. Zobaczcie, jeżeli government robiłby awokado, to tak by mniej więcej wyglądały. <laughs> Czyli nie tyle tego miąższu w środku, a malutko, a większe nicość. Chociaż według tej nicości, jeżeli ktoś posiada sobie holistyczne różne fora, to więcej ma się z tej, ym, z tej nazwy, tak, pestki, aniżeli z tego miąższu awokado. tak? Istnieją różne przepisy, jak przyrządzić te, te pestki. Tam w wiele się dużych rzeczy, dużo dobrych znajduje. Mówią też, że na prostatę i w ogóle nie wiem, wydaje mi się, że coraz więcej ludzi będzie atakowało tę niszę, jaką będą, będzie holistyka, naturalistyka i tego typu, takiego różnego typu, powiedzmy porady, jeśli chodzi o zdrowie i o wpływanie na swoje samopoczucie i coraz więcej ludzi będzie odchodziło na przykład od tradycyjnych leków, lekarzy, czyli jakby dystrybucji farmaceutyki, tak bym to powiedział, tak? Ten, bardzo, bardzo ciekawe. No i zobaczcie, niby, niby, cisza, cisza, a tu po cichutku yy, FED, po cichutku Kładzie tego, kładzie spać różne zarzuty przeciwko sam bekon frytki i ten, i odchodzi. I odchodzi on po prostu pap, pap, para, para pap, do dołu. Widać było, że jest to ustawka, widać było, że jest to ustawienie. Krok pierwszy, bardzo ładny: wprowadzić giełdę, która będzie powiedzmy wzbudzywała zaufanie poprzez różnego typu ważne osobistości ze świata rządu. Ok, sprawdzone. Następnie ubrać wszystkich tutaj, następnie wykorzystać to jako skam, a na, następnie e, wypuścić wszystkich, nic się nie stało, na, nothing to see here. Zobaczycie, zobaczcie, jakie kłamstwo. Te kłamstwa coraz bardziej narastają, ludzie są coraz bardziej widoczni. Na przykład ludzie, którzy brali potiony, widzą już w tej chwili, że chyba jednak ktoś ich po prostu ubrał. I na każdy temat, jak się rozmawia, że na przykład ktoś został oszukany, i w ogóle ludzie o tym nie chcą słyszeć, nie chcą mówić, są wkurzeni. Wątpię, żeby kolejne potiony tak prościutko coś tam przeszły albo coś w tym stylu. Tylko to mnie zastanawia. Jeżeli ja potrafię zrobić bardzo prostą, behawiorystyczną analizę na podstawie tego, jak wygląda powiedzmy em, ukształtowanie się świadomości różnych tutaj lokalnych ludzi, to oni mając takie ogromne środki powinni to już dawno przewidzieć i oni nadal idą w takie, w takie coś, no nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczymy jak dalej będzie. Macie szybko info z placu boju, który może być niektórym za ciekawy. Właśnie wyszedłem z restauracji, gdzie miałem możliwość porozmawiać z turystami z Chin. Oczywiście tematem przewodnim były kryptowaluty i rynek pracy. Otóż powiedzieli mi, że większość ludzi, którzy interesują się tym rynkiem, wyjeżdża do Hongkongu i tam na miejscu już specjalne firmy, które robią za nich zakupy. Na pytanie, co głównie kupują, odpowiedzieli Bitcoin, Ethereum i teraz uwaga, Matic oraz ADE. Zapytałem, dlaczego akurat te dwie, skoro Uznane zostały za securities, a oni na to na złość Czyli e, widzimy tutaj typową już wojnę e, na różnego typu płaszczyznach. tak. Powiedzieli, że rynek pracy się kurczy, a mieszkania są coraz droższe, a pracodawcy nie chcą podnosić pensji. To jest ważne, bo to jest identycznie argumenty często mam w tym. Identyczne argumenty często mam w Polsce tutaj, tak, że rynek pracy się kurczy, mieszkania są coraz droższe, nie chcą podnosić pensji. No i jak wiemy w Chinach właśnie jest to takie, powiedzmy, ciche załamanie, o którym nie chcę mówić, różnego typu rzeczy, data są tutaj yy, yy, powiedzmy kładzione, no i trwa marketing, czyli walka o dolara i tutaj. Tylko jest pewien problem, widzicie. Dolar ma tą swoją gwarancję, powiedzmy, tego, że już długo istnieje, no i yy, ma taką, powiedzmy, w cudzysłowie, swobodę, albo znowu u, y, pewność wymiany. Tak? Natomiast y, Chiny ze swoim CBDC, y, dlatego uważam, że będzie niezła zmiana, ponieważ wątpię, że USA wprowadzi swoje CBDC. Chiny ze swoim CBDC, nie wiem jak daleko tam zrobią. Nie wiem, czy jakiś kraj będzie chciał brać walutę, która jest w pełni kontrolowana przez jakiś kraj. Mm, nie bardzo. Dlatego wydaje mi się, że będziemy tutaj y, mogli iść na ten iść na taki powiedzmy moment, że właśnie Bitcoin lub innego typu waluty będą mogły po prostu się yy, mieć zastosowanie, tak? miejsce zastosowanie. Gdyż wtedy nie będziemy kontrolować tego, rozumiemy. I wątpię, żeby te takie coś było. Wątpię. Naprawdę dla mnie jest to wątpliwe. Pomyślcie sobie, Ta druga sprawa jest taka dużo ludzi mówi na przykład o Chinach i o, o tym dolarze, o Stanach, tak? I w ogóle. Ale pomyślcie sobie, Myślicie, że ktoś, myślicie, że ten biznes wygląda tak, że powiedzmy Chiny robią biznes, tak, z USA i dostają tutaj dolary, tak? Nikt nie trzyma takich dolarów w żywej gotówce. Kraje, które magazynują jakby dolary, kupują co? Kupują dług amerykański, ponieważ mają jeszcze z tego procent. To jest dolar zapakowany w paczkę, na którą jeszcze dostaje się procenty. Tak właśnie to jest. Więc teraz pytanie, kto by chciał trzymać tak niepewną walutą, jaką jest yuan, który tak naprawdę nie wiadomo, jakie on ma w środku gwarancje, jakie on ma w środku, powiedzmy, poziomy inflacji, jakie on ma, to są tylko dane, które są jakimiś tam domieszkami gdzieś tam badane, wszystko jest cenzurowane, nawet w kraju gdzie powiedzmy mieszkają ludzie, którzy sprzedają potem te dane dalej, nie ma tej pewności, co tak naprawdę się dzieje. Możemy tylko zobaczyć, co dzieje się na raporcie z placu boju. To jest najbardziej pokazane. Więc jeżeli mieszkania w Chinach są bardzo drogie, a pensje nie nadążają i mieszkania są droższe o ileś tam pensji, kiedyśmy to wyliczali, ilość pensji porównywaliśmy w Polsce, no to niestety, ale gdzieś to przyjdzie tutaj, że ten wolumen że ten wolumen, powiedzmy, jak tutaj ktoś coś kupuje, tak, mieszkania są tanie, potem są droższe, potem tutaj, ilość transakcji idzie coraz większa, ale tych paru partycypantów jest mniej, tak, już coraz mniej ludzi, coraz mniej ludzi, powiedzmy, jeden człowiek to jedno mieszkanie, coraz mniej, coraz mniej, aż wreszcie nie ma już chętnych, bo jest za długo, no i co wtedy z ceną? Cena wtedy spada. Dlaczego spada? Dlatego, że firmy mają... Kredyty, dlatego że y, mają jakieś tam zobowiązania jeszcze dodatkowe, dlatego że potrzebują coraz więcej kasy, żeby istnieć, bo już dawno przedobrzyły ratio kredytowe do swojego tam jakiegoś supply. No i niestety zaczynają bankrutować. Jak bankrutują, ceny wtedy spadają, bo ktoś jeszcze szybko musi sprzedać. No i wtedy dochodzimy. To jest naturalny cykl, do takiego cyklu, że właśnie coś to jest spada, więc. No nie, wiem, ja tak to widzę. Powiedzieli, że rynek kurczy, mieszkańcy, yy, wielu z nich, yy, przyjaciół, otwierać firmy w Europie i Japonii, także robić się ciekawym na tym naszym rynku. No właśnie. Yy, tutaj jest od piratów jeszcze taki komentarz, właśnie. Cześć, dzięki za pamięć o nas odpowiadając na Twoje pytanie, bo na ostatnim live to zapytałem, czy będzie można wynajmować te wyspy. Będzie można wypożyczać zarówno wyspy, jak i piratów. Niebawem nowa wersja moby to coś się wszyscy starsi wywiadacze będą mogli zagrać, bo będzie dużo prostsze do wejścia. Także mówię, no, uważajcie na piratów. Dobrze było właśnie możliwości takiego wypożyczania, earningu na tych rzeczach. W ogóle każda gra powinna mieć właśnie możliwość wypożyczania, tak jak powiedzmy, ja mam wyspę, ja mam piratów, ja mam tam jakieś gadżety, okej? Okay? Wątpię, żebym miał czas, żeby grać. Tak jak powiedzmy w Aplandzie, ok? E, powiedzmy tutaj jesteśmy, jesteśmy w Aplandzie, tak? Coraz to nowsze miasta są otwierane, coraz to nowsze wszystko em, jest tutaj brane. Nie wiem, taki glitch mi się przed nagrywaniem zrobił, wiecie? Dlatego muszę dlatego muszę tutaj. ten, Dlatego muszę tutaj zaktualizować ten. Zobaczcie, mamy coraz to nowsze, tak, coraz to nowsze, yy, no, coraz to nowsze miasta w Europie zaczęliśmy się to otwierać w Niemczech, tak? I yy, ja na przykład tutaj mam jakieś budynki, tutaj tutaj mam jakiś staw, taki w ogóle czekam, aż by było wiar, żebym mógł yy, zrobić imprezę tutaj. To będzie klasowo. No, takie mam tutaj w Anglii kupione takie Bajorko. I ten. Albo nawet w Central Parku yy, w tym koło tutaj z Partakuńca żeśmy kupili kur na ten, gadżety. W ogóle to muszę powiedzieć, że... Spartaconicus ma też ten lotnisko, więc może nawet będzie mieć upusty w lądowaniu gdzieś tam. Nie terminal ma jeden. <laughs> Pamiętam wtedy, gdyśmy kupowali, to wyszło, to był czat. I zobaczcie, ja nie mam czasu na takie rzeczy, ale mógłbym je wypożyczać na przykład wypożyczać jakieś hale, nie wiem, cokolwiek będzie tutaj funkcjonalności, mógłbym takie rzeczy pożyczać i miałbym wtedy yield, miałbym wtedy procent powiedzmy od tego, mógłbym to sprzedawać, zarabiać i normalnie. Także. Tworzy się wirtualny, tutaj wirtualny y, kosmos. Tak, wirtualny kosmos. Dobra, więc. słuchajcie, 43, tutaj takie małe ten, e, roboty remontowe, felkowe. E, około 43 milionów ludzi w Ameryce e, ma ten, ma tutaj e, problemy, nasze znaczy problemy. Jest zadłużona, 70% dorosłych e, jest e, zadłużona tym e, kredytem studenckim. Przypominam, że od kredytu studenckiego nie ma możliwości, żeby zbankrutować, pójdziecie do więzienia, tak? Ci yy, dłużnicy to około 26,6 miliona yy, ludzi mniej więcej, tak? Czyli około 10% yy, tej dorosłej populacji. I oni mają właśnie te loony. Chodzi tutaj, że te loony, te, te pożyczki były wstrzymane, tak? Czyli tak jak powiedzmy porównajmy to. Ja często pokazuję stany, ale chcę, żebyście widzieli takie w Polsce, odwzorowanie w Polsce. I w Polsce mamy na przykład ten odraczanie tych kredytów y, mieszkaniowych, że było tam wakacje kredytowe. To jest bardzo coś podobnego. I teraz patrzcie. tylko Bardzo coś podobnego w sensie działania, ale w ogóle co innego, ponieważ y, student loans są rządowe, a kredyty mieszkaniowe, te co są odraczane w Polsce, są po prostu bankowe. Dobra? Także to co innego. I teraz tak. Y, Ameryka to je wstrzymała i widać, że Widać, że bardzo ten, bardzo dużo ludzi zaczęło właśnie tutaj tranzyt na, tych, na, na pożyczki kart kredytowych. Zobaczcie, bardzo dużo opóźnienia właśnie w ostatnich latach, właśnie u tych pożyczkobiorców, 18-29. Co to za różnica? Co to za warunek jest, rezultat? Ci właśnie dorośli, to są głównie ci dorośli, którzy biorą te kredyty. A następnie je spłacają, powiedzmy, do 40 roku życia. Wiecie, To jest kredyt około 250 tysięcy na przykład. Wiecie, jak ktoś idzie na studia 5 lat, powiedzmy semestr, semestr pro kosztuje 50 tysięcy, to przez 5 lat będzie to 250 tysięcy na przykład, tak? I mają ten ten, ląd, ten spłacają go gdzieś do, nie wiem, do, pff, prawie że do emerytury niektórzy, tak? Więc zobaczcie, ci ludzie mają problemy ze spłatą kre, tych kredytów, yy, kredytów, kart kredytowych. A co będzie dalej? I tak samo w Polsce. Ludzie, którzy mają wakacje kredytowe okay, i mają problem z odkładaniem pieniędzy, albo problem ze ratkami, albo problem ze spłatą, nie wiem, leasingu, albo czegoś tam PCP, tam innych samochodowych yy, wojaży, jak wrócą im te, 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 te wszystkie raty na w pełnym tym pakiecie, to co oni zrobią? Bo wiem, że część jeszcze ma, tak? Część już nie ma, część już, tego tak, już właśnie dlatego w sprzedaży różnych rzeczy siadają, bo prawdopodobnie oni zaczęli właśnie od paru miesięcy już spłacać to wszystko. Także to będzie bardzo tutaj nieciekawe. I zobaczcie, Janet Yellen przyznała, że to, że dolar został uzbrojony i użyli to jako sankcję, czyli US, US użyło sankcji, nie jest dobre dla dolara. Nie będzie dobre dla dolara. Po prostu nie bardzo. Może to zagrozić, undermine hegemony of US dollar. Czyli teraz dopiero zdali sobie sprawę, znaczy zdali. To było pewnie tam na podstawie risk assessment, że mieli takie ryzyko i po prostu zaryzykowali. Że jak zrobią właśnie blokadę tych dolarów i zablokują konta różnym, yy, różnym stronom w konflikcie, no to wtedy yy, yy, część krajów może się odwrócić. I wydaje mi się, że ta część krajów po prostu czeka, aż USA rzuci jakieś, nie wiem, super pożyczki dla nich, jakieś pomocy, te kraje afrykańskie. To jest, to, jest, to jest jak polityka. My Cię nie lubimy, ale daj, włapę i będziemy Cię lubili. Tak to jest, to jest tego. To jest tak to dla mnie wygląda. Także, także tutaj nie widzę za bardzo. Zobaczcie, Nike tego, idą tutaj w, w, po bandzie i będą oferowały tutaj, zobaczcie, buty specjalnej, yy, specjalnej kolekcji NFT, gdzie już są loga takie jak Epic Games, Unreal Engine, czyli tutaj Fortnite. Tak, Fortnite się wydaje, że ten koleś tutaj, co pisał ten artykuł, nie za bardzo kuma o co chodzi i ten jest Fortnite, także zobaczcie, jak grubo wchodzi ten. Pamiętacie jeszcze, Fortnite? Nie będzie żadnych NFT, absolutnie. tak? Steam w ogóle nie będzie. Słuchajcie, duzi ludzie, tacy jak Adidas, taki jak Nike, taki jak powiedzmy, nie wiem, wejdą będą jakieś firmy, powiedzmy, nie wiem, Volkswagen, powiedzmy wie coś tam, nie wiem, no, w, w, nie wiem, North Face, um, Sony będą oferowały swoje NFTki? Nagle ci wielcy producenci wejdą w te różne NFTki i to wszystko. Mówię Wam, to będzie po prostu e, duże. Zobaczcie, Ethereum na, na giełdach. Balans, zobaczcie, spada, Momentalnie. Mamy tutaj 2019 rok, czyli dołek po ostatniej hoście, tak? Poprzednie tak powiedział, po poprzedni, tak? I teraz zobaczcie, mamy tutaj dołek teraźniejszy i jeszcze niższy mamy tutaj. Spójrzcie, zatem, Ethereum, które jest depozytowane na kontrakty, czyli do do góry jest Ethereum jest po prostu wypłukiwane wypłukiwane, podejrzewam, że jak wejdzie sezon jak wejdzie wreszcie wejdzie ta e, Hossa za jakieś 6 tam powiedzmy 7 miesięcy to jeżeli Ethereum jeszcze przyklękłoby na 1000, może nawet 800 nie wiem, jakiś byłby taki załadunek to ja bym tutaj podładował się całkiem nieźle, ponieważ tego Ethereum będzie bardzo mało i zobaczcie później Ethereum urosło bo tutaj tutaj było drenowane tak? Ethereum potem urosło i po prostu było sprzedawane w tym wzroście. I do widzenia. I tutaj. Sprzedawane. Wypłacane, stake'owane, tak? Sprzedawane. I takie coś by było jeszcze raz. Po prostu mało jest tego Ethereum na tym, na giełdzie. Goldman mówi, że rynki są zbyt optymistyczne, żeby ten, na tutaj, na inflację. No i to jest, zobaczcie. Chodzi o to, że ym, jeżeli mamy z new orders do dołu, to wiadomo, że nasza produkcja spada. Jeżeli nasza produkcja spada, spadają przychody. Jeżeli spadają przychody, maleją dywidendy. Jeżeli tak, nikt za bardzo nie chce tych akcji tsz, do dołu. Tak w skrócie. I teraz patrzcie. To jest Current New Order. pamiętacie, jak mówiliśmy, jak Chiny produkowały, i ja mówię: Ej, w Stanach New Order zaczynają spadać, a Stany są największym porterem. Coś mi się wydaje, że w Chinach może być nieciekawe. Coś tutaj ten. Chwilę później okazało się, że Chiny budują na magazyn. Mamy to zobaczcie. Consumer Price Index for All Urban, czyli, ta, czyli e, inflacja. Zobaczcie new orders maleją, chwilę później inflacja. 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 New orders maleją razem z inflacją. New orders maleją, co robi inflacja? Nadal maleje. Dlatego ta inflacja. Będzie tutaj podejrzewam niedługo w granicy właśnie 2-4% i wtedy zaczniemy nasz ride fedoski um, jeszcze z jakimś tutaj przytupem, małym, tym, małym, e, małym spadkiem. Małym spadkiem. Jak z jak zapomnę, to jeszcze pokażę, jak dzisiaj zostałem ubrany. Tutaj właśnie na tym turtle, dobra? E, I ten. I, I wam pokażę, właśnie, jak to wygląda. Tym razem zrzutka, tutaj tymczasem. Tym Tragedia na drodze, tata, drugi dzieci walczą o życie. Także, no widzicie. Każdego z nas tu może spotkać. Niby jest piękny, niby tutaj sobie żyjemy i powiedzmy wyjdę na ten, wyjdę na nadwór i pośliznę się, walnę głową w tył w kafelki i do widzenia, i do widzenia. Także różne tutaj można tutaj spotkać. O tu od mój panelik, dobra, niech sobie będzie. Różne rzeczy tutaj można spotkać. No i mówię, dajcie coś jak macie. Swoją drogą, ostatnio właśnie dużo, dużo miałem przemyśleń na temat tak zwanych Równoległych, yy, równoległych wymiarów i powiem Wam, że takie no, ciekawe, na podstawie mojego życia analizy przekonałem, yy, zrobiłem sobie, yy, no ale może kiedy indziej o nich odpowiem, jak, nie wiem, jak byście tam chcieli posłuchać takiego czegoś. I powiem, że to nie jest folia, tylko bardziej są to przekonania, powiedziałbym, na poziomie kwantowym i wydaje mi się, że każdy z nas ma pewien wpływ na to, jak ułożyć tutaj, a właściwie jak zdecydować o pewnym, pewnym wyborze który jakby, przeniesie nas na inną taką ścieżkę. Dobra, już nie będę mówił. Wy ten yy, link będzie pod opisem. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Troszeczkę wyrównani, jesteśmy gotowi, żeby się podnieść. Tak? Cały czas tutaj retest jest bardzo ładny. Ja bym oczekiwał tego podbicia na Firing Gridzie. Okay? Podbicia, żebyśmy byli chłonni. Crypto Bubbles na razie fajnie. Teraz pięknie, 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 ale zobaczcie, że głównie są to takie. Nie ma dużo, zobaczcie, 10, 12%, Walton Chain się ruszył, oh my god, Walton Chain, a poza tym nie ma to nic. No i dobra, idziemy do takich ciekawych, zobaczcie, do takich ciekawych wniosków, spójrzcie, wiemy, że te coiny, które startują, na przykład ja tutaj mam, ja tutaj mam sporo tych coinów, tylko ostatnio nie, nie miałem czasu, żeby patrzeć na Moralis na przykład, teraz będę może na wideo pokazywał Moralisa częściej na, tutaj na YouTube. Także będzie ciekawiej. No i te tutaj coiny, które się wyświetlają na przykład, tak? To możemy sobie zbadać, które tutaj szybko bardzo powstają i e, tym samym e, zobaczyć na przykład, e, czy jest szansa się załapać na, na, na nie. I tutaj taki ktoś zrobił taką analizę, że skolekcjonował 1000 tokenów, które ostatnio odpaliło się na blockchainie na 1,4 i godzinówce od startu. I tutaj co znalazł? Powiedział, że e, starał się znaleźć procent zmian po 1,4 i godzinach. I wychodzi na to, że 78,2% tokenów nie, nie miało zmiany w cenie lub zostało po prostu rooked, tak? Z tego, zeskamowane. 65% spadło poniżej 50%. 11% wzrosło powyżej 100%. 2,8% 2,8% wzrosło ponad 10 razy, tak? Ale z tych tokenów 62% później zostało zeskamowanych, czyli z tych 28%, powiedzmy, znaczy z tych 2,5%, 8%, powiedzmy, 1%, 1% powiedzmy, o tu 62%, 1% zostało potem zeskamowane. Co ja mówię? 1% zostało, zostało nadal aktywnych, a reszta została zeskamowana. To jest po jednej godzinie. Po 4 godzinach 86% zostało, powiedzmy, wyrugowanych. Tak? 7,5% wzrosło ponad 100%, 2,3%, 1000%, a 50 zostało sk tego, sk skamowane. Po 24 godzinach 93% niestety nie wzrosła cena, a jak coś, to po prostu, czyli powiedzmy jest coś, coś takiego, wystrzał, spadła i już się więcej nie podniosła, albo scam exit, tak? I tutaj 87 spadło 50%, tylko 2,8% wzrosło 100%, tylko 0,8% wzrosło ponad 10 razy. Dobra. Także możemy się to z tego sporo yy, nauczyć, że trzeba profit brać szybko i po prostu na 10 tokenów yy, w ciągu kilku minut od lunchu można oczekiwać, że będzie to 100% lub więcej, tak? Lub więcej. Zawsze trzeba robić swoje tutaj właśnie yy, yy, swoje szacunki. I tak jak mówię, no, szybkie dywany, to są bardzo szybkie dywany, to są bardzo szybkie dywany. Unitex. To jest, yy, yy, to jest tutaj właśnie token na tym, na optymizmie. Wart uwagi, wart uwagi, ja zaraz chyba gdzieś tu mam Unidexa, aj tutaj mam to, sorry. Unidexa mam, e, jak nie zapomnę to powiem o tym skamie, ja zostałem zablokowany tutaj. E, delay Honey potem i mimo iż wszystko fajnie leciało do góry, okay, nie można było w ogóle tego sprzedać. Koniec, dlatego ja już wiedziałem tutaj, że jest scam, mówię ja pierdzielę. a inni ładowali się, ładowali, ładowali i koniec, game over. Zobaczcie Unidex. Dosyć, zobaczcie, to jest token, to nie jest już taki token, wiecie, o, już on istnieje od jakiegoś czasu, od marca. Zobaczcie, teraz tutaj zaczyna się podnosić. Ja troszeczkę kupiłem, ale tak, będąc szczerym, to czekam, aż tutaj byłby znowu retest na tym poziomie. I zobaczcie, to jest bardzo, no, mały market cap, jeszcze podejrzewam, na parę razy może pójść. Ale jakby spadł tutaj, to był gdzieś około 12, podejrzewam, milionów. I zaraz Wam pokażę, co tutaj są za y, nowości. Do, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy na optymizmie. A jak optymizm będzie rósł, no to może to być naprawdę niezły ten. Także y, to ma być je, tak zwany one, one y, stop shop dla wszystkiego w DeFi. Słapy, różne kontrakty, opcje, różne tule do analizowania, wykresy, informacje różnego typu, y, dołączanie różnych, wiecie, walletów, y, endpoints. Y, nie wiem, jeszcze pełno, pełno software mobile, wszystko tu wypisali, tak? You name it, you name it. Także bardzo ciekawy. Będzie miał też różnego typu, tutaj jakiś nowy terminal dzisiaj wystartował, dlatego ta cena zaczęła się ruszać. I dodatkowo jeszcze będzie można talidować 1000 Xów. nie wiem, dla mnie 100 X to dużo, a 1000 to już w ogóle jest z tego, to niezła szularnia tam może być. Będą tutaj mieli e, jakieś tam kolaboracje, platformy, powiedzmy ma reklama, marketing, boom, tak, pięknie, mainnet, co tutaj? rebranding once upchain is life on mainnet, także będzie mainnet też, to będzie nieźle, niezłe wydarzenie pewnie, jak y, y, optymizm będzie startował ze wszystkim. Chodzi z tymi dużymi firmami. Będzie, to jest bardzo dobre. Można mieć real yield z udziału w protokole, w działaniu. Nawet nie trzeba stake'ować albo lokować tych tokenów. Wystarczy, że będziemy tam y, mieli te tokeny, jak już pewnie mainnet wystartuje i sobie wybieramy w czym chcemy mieć wypłatę. To jest Naprawdę, naprawdę, naprawdę duże. To będzie naprawdę duże. To jest, pamiętacie, jak ja mówiłem, że jak idealnie, jak idealnie na przykład yy, z tego z, zrobić tak, żeby nie było podejrzenia w tym seku i w tym w ogóle? To jest właśnie ta metoda, żeby po prostu był airdrop. My mamy tokeny, ktoś tam namierza i mamy airdrop. To jest to jest dobre. 100% supply tokenów już jest w cyrkulacji. Inflacja 0%. Nie będzie dumpów, chyba że z ludzi, którzy tradują. Tak? Także token będzie też troszeczkę deflationary, pewnie będzie jakaś, wiecie, za działanie na tym protokole będzie trzeba pewnie jakąś fee spłacić, dlatego będzie zużywany ten token, będzie gdzieś palony albo będzie jakimiś nagrodami, nie wiem, to pewnie będzie ta deflacyjna to jest strona. Także myślę, że będzie sporo różnego typu tutaj rzeczy, zapiszcie gdzieś sobie to, to jest juni Unidex, ja może na telegramie podam linka do DexScreenera, wtedy każdy będzie wszystko sobie tutaj widział, bardzo ciekawe, tak? Drugi projekt to jest Revolt. Uważajcie, Revolt to jest kolejny projekt, który jest tak zwanym Utility Bots, yy, który po prostu będzie nam pomagał w tradowaniu, w załatwianiu różnego typu instrukcji yy, tego, yy, trade'ów i tego typu rzeczy. Podejrzewam, że razem z Dung, I, Unibot, yy, Remit, okay? jeszcze Maestro, ale Maestro nie ma tego, nie ma tokenu, będzie to nowy trend botów tradingowych. Prawdopodobnie ruszy on w okolicach, właśnie jak będzie Hossa się zbierała. Wiecie, bo y, możemy podłączyć te boty do walletu, znaczy, właściwie tworzymy na nich wallet i wtedy możemy po prostu tradować. I jest to bardzo, bardzo y, y, powiedzmy, przyjazne, jeśli o to chodzi, bo. Dużo te boty załatwiają. możemy na przykład stop limity ustawić stop lossy też, tak? Pomyślcie, na Uniswapie Stop losy, na przykład. Z waszego walletu, To jest coś, tak? To jest coś. BNB zaczyna tutaj ewoluować, nie wiem czemu, ale game changing layer 2 Scanning Solution. Nie wiem dlaczego, bo BNB tak dobrze operuje, także nie mam pojęcia. Co ciekawe, BNB będzie to robiło na właśnie optymizm. jakichś tam apletach. I, i, i narzędziach. Także kolejny projekt zmierza, by używać właśnie optymizm i, i, i te rzeczy. Czekam kiedy na Arbitrum będą ciekawe wiadomości. Zobaczcie tutaj największe cmentarze... Halo Greta, halo Greta. Największe... Zobaczcie jak palą opony i tu jest dopiero na przykład ten e, CO2. Tak. E, w Polsce powstanie fabryka Intela. To największe bezpośrednie inwestycje zagraniczne w historii kraju. Tutaj trzeba się zastanowić. Zobaczcie. Wiemy, że Francja dąży w kierunku Chin, dobra. Niemcy wkrótce też chcieli, ale dostali po łapach, ponieważ ich rury zostały rozebrane przez wieloryby. I tutaj jest, mamy oczywiście Rosję i, i tam resztę krajów. I mamy tutaj Polskę, która jest od wujka sama, siedzi tutaj USA i teraz zaczyna USA tu inwestować, tu bazę, tutaj I zaraz przejdziemy do pewnego tematu, który po cichu przechodzi, Podejrzewam, że jest to z tym związane. I chcą nam tutaj zrobić drugą Afrykę. Więc tutaj właśnie mamy taki temat. Ja go miałem podać na live wtedy, ale nie dałem rady. Słuchajcie, tutaj jest taki kanał. Grozi tam konkretny coś tam kanał, i tutaj było podane, o mniej więcej, o tutaj tu było podane, że szykują się, szykują się oni y, w u nas w rządzie żeby przegłosować jakąś tam ustawę która będzie pozwalała różnym korporacjom zabierać po prostu nasze naturalne resources znaczy nasze nasze naturalne tutaj minerały wszystkie te rzeczy y, i i tego, i na przykład będzie można wywłaszczać. Tak, korporacja mogła wywłaszczyć, no problem, tak? Yy, innych ludzi. Czyli to, co się w Stanach dzieje, na przykład Nestle wypompowuje z jednego yy, rejonu wodę i tam jest brak wody i on sprzedaje gdzieś tam powiedzmy do Izraela, tak? I tak samo będzie tutaj chcą to zrobić w Polsce. No i przegłosowali tą stawę nie wiem, jak dalej tutaj to będzie. Yy, można tutaj wejść jeszcze i to też będzie połączone. jest taki tekst, co jest przeciwu, pobrać, wkleić go na swój e-mail i wysłać swoim senatorem. I tu jest taka lista senatorów. A, sorki. Lista senatorów, ale yy, bardziej, żebyście na przykład śledzili, yy, żebyście na przykład śledzili yy, ten, yy, tutaj ten kanał, te wiadomości, bo tam mi się wydaje, że są podane jakieś akcje, wiecie, ja zaraz tu zobaczę, gdzie to jest, momencik, tu yy, mnie osoba podesłała, także powiem tyle, ja nie śledzę tego tak na yy, non, non stop, tylko wy mi to podsyłacie, ale jeżeli, zaraz na gorąco to tutaj wylepimy, ale jeżeli ten, jeżeli będziecie coś wiedzieć na ten temat, i będą jakieś kolejne petycje, jakieś kolejne akcje, dobra, to jest bardzo długo tego, tutaj jakieś osoby tam się na, namawiają, mówią chyba o tym samym temacie, bo tak troszeczkę tylko posłuchałem. I będziecie coś wiedzieć, to podawajcie mi to, ja będę tutaj ten, ja będę tutaj to podawał, będę podawał te listy, będę podawał te rzeczy i wysyłajcie te maile. O to chodzi, że jeżeli wysyłacie do tych ludzi, do swoich tam powiedzmy posłów, senatorów, co u was są w waszej okolicy, to. Mówicie, że hej, hej, ja wiem o tym, co ty robisz, hej, hej, co ty robisz. I o to chodzi, że ten człowiek, na mimo, iż na przykład ma płacone za takie, takie rzeczy, okay, bo go nie obchodzi na przykład kraj, będzie widział, że hej, na jego ulicy ludzie już będą wiedzieć, że sprzedał się, okej. Okay? I tym sposobem będzie można coś takiego zrobić. Czyli nie, że zaraz popadać w jakieś tutaj histerie, że oh my god, co ja zrobię, zaraz mnie tego. Robić to. Co można? Ja na przykład tutaj mam zasięg, ok. Mogę to pokazać, mogę dawać linki, mogę tutaj Wam przypomnieć i coś takiego. No problem, to będzie powiedzmy moje taka rzecz. Wy na przykład Wy wyślecie w masowej ilości, powiedzcie, jakby 5 5000 z Was wysyłałoby do swoich tam ludzi, to już by był ten odzew, już by było coś. Także jak coś wiecie, dawajcie, ja nie mam problemu. Nie wiem, jak ktoś zna te osoby, to też tam nie wiem, też mogą do mnie napisać i coś w tym stylu. Mogę podać ich wiadomości. Także ten, także jak coś, coś takiego będzie. Momencik. Dobra, już tutaj lecę, także mówię, ja mogę tak zrobić. robić. No i, yy, no i no, i no, i no, i rekordowa inflacja w Argentynie. To jest dobre, zobaczcie, rekordowa inflacja w Argentynie. Spójrzcie, Argentyna tutaj rekordowa inflacja 114%. I patrzcie, 114%, czyli yy, ktoś oszczędza, ok, i ponad 100% jego oszczędności. Czyli yy, wiecie, chodzi o to, że nikt nie straci. Tych pieniędzy, tylko te pieniądze tracą swoją siłę nabywczą. A wy, żeby odkupić tą siłę nabywczą, musicie pracować 114% więcej, żeby ją odkupić tą siłę nabywczą, tak? Żeby ją odkupić. Czyli chodzi o Wasz czas, tracicie czas, tracicie czas. Tracicie czas. Um, zobaczmy, tracicie czas. Także zobaczcie tutaj. Odnotowują, że niezadowolenie społeczne na ulicach wyrażają wspólne sprzeciwienie rozmiętnych grup zawodowych. I patrzcie, jak sobie z tym radzą. Wielu z nich, aby oszukać rosnącą inflację, płaci kartą kredytową. Dlaczego? Dlatego, że kredyt stoi w miejscu, tam jest jakiś procent na to, ale jeżeli jest 100% inflacji, a kredyt powiedzmy, nie wiem, jest 15%, to i tak to wygrywają, tak? Czyli jeżeli w Polsce zanotujemy, że będą znowu podwyżki płac minimalnych, tak? tak jak rozmawiałem na weekendzie z paroma osobami tamtych dat, które mają teraz tam po 65 lat i pamiętały dokładnie też jak to wyglądało i mówiły, że jak się zaczęły podwyżki płac minimalnych jak teraz, to po prostu się nie skończyły. Po prostu momentalnie weszła ta hiperinflacja. Więc jak zobaczymy jeszcze parę takich podwyżek, słuchajcie, wtedy, jeżeli komuś należy kredyt i w ogóle, i te mieszkania, to warto spróbować, ok, dowiedzieć się, nie jest to porada oczywiście inwestycyjna, gdyż wtedy osoby, które kupiły mieszkania na kredyt, ciach, tylko jest tutaj jedna rzecz, ok, większość osób wtedy pracowała w rządzie, znaczy w państwowych sprawach. I dostawała podwyżki bezpośrednio z rządu, tak jak powiedzmy ci, ale prywaciarze nie płacili tyle, nie było ich wtedy w sumie, były tylko, nie wiem, nie wiem, czy byli w ogóle. Więc jeżeli płace nie be, nie, sektora prywatnego nie będą wzrastały, okay, to nie będzie takiej możliwości za bardzo dla tych osób, yy, tak jak to jest w Wenezueli, tak? Dużo ludzi straciło pracę, nie ma tej pracy, bo nie stać ludzi, żeby po prostu ich zatrudnić. Co innego, stanowiska państwowe, te będą pewnie dobre. I tak wtedy ludzie na przykład przeciągnęli system i mieli mieszkania za jedną wypłatę. Dobra, to tyle słuchajcie. Na razie, trzymajcie się. Cześć, odpalę jeszcze Interko na koniec, żeby ktoś sobie mógł to poduszki posłuchać.